A twój najbardziej pamiętny proces? No ja zawsze ten pierwszy taki znany, to pierwszy znany to jest rok 88, no i przychodzę do zespołu adwokackiego swojego, chłażę po tym, bo jeszcze nie mam klientów, tylko jestem pomocnikiem Ewy, która tam woła mi jak coś, i patrzę, w zespole śpi Heniek Wujec. No więc no, dla mnie Heniek to był wtedy jak Bóg po prostu, no bo osławiony opozycjonista, no więc siadam koło niego, proponujemy kawę, herbatę, mówię, dlaczego on tak czeka, bo jak, do kogo, okazuje się, że do Ewy, no i to mówię, to ja go wprowadzę, on mówi, że nie, on sobie tutaj świetnie, mu się śpi, bo był ostatnio zatrzymany, no i sobie może dzięki temu odpocząć, no i tak gadamy, no i w pewnym momencie on mówi w zasadzie, po co ja mam iść do Ewy, jak ja muszę załatwić moją sprawę. Więc ja w ogóle patrzę na niego jak na wariata, no bo mówię, no gdzieś chłopak, który rok się tego wszystkiego uczy, mówię, że oczywiście to niemożliwe, bo że jestem tylko aplikantem mojej patronki. No i to ja przez Ewę spytam, no i woła Mercedes Milewską, mówi, czy ja muszę na ciebie czekać, czy mogę załatwić wszystko z Jackiem. No więc ona mówi, oczywiście, że z nim załatwiaj. No i nagle on mówi, że powierza mi sprawę związaną z jakimś jego zatrzymaniem, związanym ze znoszeniem nielegalnej bibuły. No ja po prostu poczułem się, jakby mi Bóg stanął, że tak powiem, na głowie i jeszcze mnie w tym wszystkim dostrzegł i zatańczył. No i podjąłem się tej obrony, zresztą to było kapitalne, bo ta sprawa się ciągnęła i ona była taką opowieścią o ówczesnej Polsce, bo pamiętam, że pierwsza rozprawa, ja stoję i tam przyszli jako świadkowie ci ubecy, no ja z nimi gadam. Przychodzi Heniek, tak patrzy na mnie, mówi, co ty z nimi tak gadasz? Ja mówię, no bo z wrogami trzeba zawsze rozmawiać, żeby poznać ich punkt myślenia i zdobyć informację. On kiwał głową. Na następną sprawę ja się spóźniłem, Heniek stoi i rozmawia z tymi ubekami. Także to mi się bardzo podobało. No i później było tak, że tą sprawę przegraliśmy, no bo oczywiście musieliśmy przegrać, no bo i w tamtym czasie, jak się kogoś złapało z bibułą, no to trzeba było z tego ponieść konsekwencje. No więc napisałem odwołanie i było strasznie śmiesznie, że ktoś pisał to orzeczenie i nie wiem, czy mu się złamał długopis, czy coś, czy rozlał atrament. W każdym razie wziął plaster, nakleił na tym wyroku plaster i dalej pisał na plastrze. No więc nawet w stanie wojennym takie rzeczy nie przechodziły, no bo to nie było wiadomo, jaka jest rzeczywista treść wyroku, więc to udało mi się ten wyrok uchylić. Technicznie. Tak, tak, z przyczyn technicznych, no i ponowne rozpoznanie sprawy, no i wtedy już zaczyna się odwilż. No i przyjeżdżam na jedną sprawę, mówię, proszę Wysokiego Sądu, muszę usprawiedliwić nieobecność oskarżonego wujca, ponieważ oskarżony wujec jest na spotkaniu Solidarności z Margaret Thatcher. Na kolejnej rozprawie mówię, muszę usprawiedliwić, bo jest na spotkaniu jako przedstawiciel Solidarności z Ronaldem Reaganem. No i na kolejne posiedzenie przychodzę i mówię, że... To jest ciągle ta sama sprawa. Tak, że z uwagi na wybranie Henryka Wójca posłem na Sejm, proszę o umorzenie tam postępowania, co się zakończyło, no ale wielkim sukcesem był po paru latach, bo chyba minęło 5 lat i Heniek... Immunitet się skończył, nie, tak? Heniek do mnie bo jemu w czasie tego procesu zabrali torbę. I potem jak umorzono, tak jak ukochana torba, w której on nosił te wszystkie ulotki. No i potem próbujemy tą torbę odzyskać, zginęła po prostu. A tam jeszcze milicja zamieniła się w policję. Tak, to wszystko no jest się... burdel po prostu tak. Straszliwy. No i w pewnym momencie już jest jakiś tam 93, 94 rok, do mnie Heniek dzwoni, mówi, słuchaj Jacek, napisali do mnie, że torba się znalazła, no więc żeśmy... To ile lat ten proces trwał? Znaczy nie, on już było wtedy zakończony. Okay. Myśmy go skończyli w momencie, jak w 89 po wyborach, wyborach do Sejmu, tylko jak gdyby te 4 lata zajęło poszukiwanie Heńkowej torby. Okay. No ale to było też takie śmieszne, bo pamiętam kiedyś Heniek mówi, przyjedź do mnie do Sejmu, więc ja wpadam do niego do Sejmu, no i akurat był sekretarzem wtedy chyba OKP, no i siedzi chyba tam profesor Kremek, Kuroń, Michnik, ktoś jeszcze, no same takie wtedy dla mnie gówniarzane osoby w ogóle
znowuż z tego Areopagu, no i on Heniek nie przedstawia, mój wspaniały obrońca ze stanu wojennego, więc takie śmieszne. A to było wejście wtedy, nie? To coś znaczyło. To było wejście, natomiast no, oczywiście nie byłem w stanie nawet tego w jakiś sposób wykorzystać, bo po prostu patrząc na tych wszystkich moich idoli młodości, no nie byłem w stanie się prawie odezwać. No potem życie zaczęło się zmieniać, no bo zaczęły nasze drogi się już w różnych, że tak powiem, miejscach pokrywać, na przykład z premierem, jeszcze premier Mazowiecki był chyba na tym spotkaniu wtedy, później z nim na przykład zasiadałem w jednym już w Radzie Fundacji profesora Geremka, już po śmierci profesora i tak dalej, więc później już te osoby no, nie były takimi rzeczywiście z już takiego piedestału boskiego, no ale wtedy to dla takiego chłopaka to był szok zupełny. Który miałeś lat wtedy? No, miałem koło 30. I wtedy cała Polska się zmieniała, tak? I cała Polska się zmieniała i to też było takich dużo pokus, czy wchodzić na przykład w tą politykę, no bo nagle ja w ogóle nie myślałem nigdy o polityce, no bo o czym... Dużo opcji się otworzyło, prawda? Natomiast się otworzyło dużo opcji i ja sobie tą adwokaturę wymarzyłem, no poza tym oczywiście, że mnie zaraził ojciec, jako to, że to był jedyny wolny zawód praktycznie, prawda? Czyli mogłem pracować bez szefa, mogłem pracować bez limitowanych godzin, mogłem w miarę robić co chcę, czyli w tym czarno-białym, zunifikowanym komunistycznym państwie, no ja mogłem być troszeczkę takim kolorowym ptakiem, prawda, że mogłem, byłem chroniony immunitetem, mogłem trochę więcej powiedzieć, no przede wszystkim właśnie to, że nie miałem szefa, prawda, to było gdzieś wspaniałe, no i nagle wybucha ta wolność, nagle można uprawiać zupełnie normalnie politykę, można pracować za granicą, no można robić 100 rzeczy. No i to był taki moment też, kiedy no, zaczęły te pokusy się pojawiać, no i zadałem sobie pytanie, czy zostać wierny temu, co sobie wymyśliłem, czy iść w jakichś nowych kierunkach, ale powiedziałem nie. To był okres eksperymentu troszeczkę, czy bardziej przemyśleń? Znaczy nie, nigdy w końcu do polityki nigdy nie ruszyłem. Ale do biznesu poszedłeś. No, ale jako adwokat, nie do biznesu, jako biznesmen do tego. Ale... Na szczęście mnie, że tak powiem, Bóg chronił przed takimi przygodami. Ale czy będąc dobrym adwokatem można być też dobrym biznesmenem? Nie potrafię odpowiedzieć. A prowadzenie kancelarii to nie jest biznes? Jest biznes, tylko jest też, znaczy no, na pewno w pewnym, znaczy ja nigdy tego nie próbowałem traktować i przez wiele lat tego nie traktowałem. Natomiast w momencie, jak w tej chwili no, jestem gdzieś twarzą i tym partnerem zarządzającym kancelarii, a kancelaria ma około 50 prawników, no to już jak gdyby nie mówimy tylko o powiedzmy w powołaniu adwokatury, ideałach, tylko mówimy o nadchodzących terminach płatności VAT-u, podatku i czynszu, no i w tym momencie to staje się biznesem, no bo ja z jednej strony mam olbrzymią pasję adwokatury i olbrzymią pasję gdzieś prawa związanego z prawami człowieka i tak dalej, więc jak więc po każdym, że tak powiem, tym protestach, no odbieram telefony, bronię, jeżdżę pod granicę czy gdzieś broniąc jak gdyby ludzi, którzy walczą o pewne no, pryncypialne rzeczy, ale no też muszę jak gdyby w tym wszystkim patrzeć też jak biznesmen, to znaczy no mogę przyjąć 2 obrony pro bono, ale już nie mogę przyjąć 10, no bo wtedy to wszystko się trzeba utrzymać kancelarię, sypnie, prawda? No bo trzeba utrzymać kancelarię, no ale z drugiej strony tych moich współpracowników gdzieś tam zarażam właśnie tą adwokaturą trochę pasjonacką, czyli nie tylko opartą na arkuszach, to nie wiem, jak to się nazywa, Excelu, tak? I tych słupkach, tylko no właśnie oni wszyscy
gdzieś zaczynają takie robić fajne rzeczy obok, czyli i piszą o tym prawie i zarażam ich właśnie w wjeżdżeniu w jakieś takie dziwne miejsca i takiej pracy adwokackiej no, z pogranicza społecznikowskiej czasem. A czy masz jakąś radę dla prawników, czy też studentów, którzy w tej chwili studiują prawo, jak mogliby spojrzeć na tą karierę właśnie? Bo ty przeszedłeś przez przełomy i całą historię Polski pięknie opowiedziałeś. Na teraz się wchodzi w trochę chyba inne czasy, no, czy niekoniecznie? Znaczy nie wiem, czy ja miałem dobrą radę, dlatego, bo ja uważam, że najlepszą radą to jest być sobą. Okay. To znaczy przede wszystkim trzeba sobie zdefiniować, co nas w tym prawie kręci, jakie mamy predyspozycje. No bo ja kocham salę sądową. Dla mnie kwintesencją mojej pracy, to jak ja stoję przed tym sądem, za mną jest człowiek, który mi powierzył swoje losy i ja mam trochę no taki, nazwijmy to, turniej rycerski z tym prokuratorem, prawda? Czyli okładamy się paragrafami, argumentami i tak dalej. No i to wszystko ma rozstrzygnąć sąd, tylko tu jest oczywiście życie ludzkie gdzieś, może nie życie dosłownie, no bo już te czasy kary śmierci się skończyły, no ale często rozmawiamy w sprawie, przemawiamy w sprawie, gdzie może być dożywocie 25 lat, no albo taki wyrok, który po prostu zrujnuje całą karierę, więc często rzeczywiście walczymy o życie i to jest dla mnie jak gdyby ten moment, na który ja czekam, prawda? Tak jak ten olimpijczyk sobie przed olimpiadą ćwiczy, żeby złapać tą formę, no i tam... Wchodzisz na salę i żyjesz, tak? A ja chodzę na salę i żyję i teraz ja tam żyję, ale ja mam x moich kolegów, którzy jak mają założyć togę, to są głęboko nieszczęśliwi, bo oni wolą zupełnie inny rodzaj... Pisać wolą. Prawo tak? Wolą pisać, wolą sobie iść na negocjacje i tak dalej, więc jak ja bym w tej chwili zaczął przekonywać, że występowanie przed sądem i przemawianie jest najpiękniejszą, prawda, spełnieniem adwokata, no to albo mogę popatrzą na mnie moi koledzy jak na wariata, albo zarażę tym na przykład kogoś, kto nie ma do tego predyspozycji, więc ja uważam, że trzeba być sobą, to znaczy zadać sobie pytanie, co chcę robić, jaka forma wykonywania zawodu mnie spełnia i wtedy po prostu no, iść tą drogą. Natomiast to, co na pewno gdzieś uważam za siłę swojej pasji, to, że ja od parunastu już chyba lat wykładam prawo, prawda? Czyli robię to między innymi na aplikacji, czyli to jest ten pierwszy rok, prawda? Ja wykładam prawo karne, ludzie zdecydowali się zostać adwokatami, przychodzą z różnymi wizjami. Jedni jeszcze nie mają żadnej wizji, jedni chcą być w banku, trzeci w jakiejś wielkiej korporacji. Na ogół, jak tak robię, podnieście rękę do góry, kto chce kim być, to karnikiem nie chce być prawie nikt. Wszyscy chcą być tymi pięknymi mężczyznami czy kobietami z filmu w pięknych garniturach, krawatach. Czyli siód się kłania, tak? Tak jest. I być w wielkiej korporacji tam na 60. piętrze pięknego biurowca z widokiem na rzekę. Natomiast to, co sobie zawsze poczytuję, że jak się kończą te nasze zajęcia po roku, to kilka osób przychodzi i pyta, czy może przyjść do mnie do kancelarii pracować, bo ich świat się gdzieś wywrócił i nagle to wcale nie chcą już być tam specem od ubezpieczeń społecznych, tylko nagle chcą iść na salę sądową i wydaje mi się, że przez te ileś lat no, udało mi się parę osób tą moją pasją zarazić. Nie wiem, czy im zniszczyłem życie, czy też gdzieś wykreowałem, więc dlatego ja myślę, że takie dawanie rad na jak gdyby niepytanym, to też nie do końca ma sens. Ja mówię zawsze realizujmy siebie, bądźmy szczęśliwi, prawda? No, ja właśnie dlaczego jestem gdzieś człowiekiem spełnionym, dlatego że uwielbiam to, co lubię. I to nie jest tak, że ja idę do sądu, mam wygłosić dwugodzinne przemówienie, jestem nieszczęśliwy, tylko ja przychodzę i ja wiem, że to jest takie katarzys. Ja z siebie wtedy wyrzucę złe emocje, schudnę trochę, bo to jest przecież ciężka fizyczna
praca, trochę się poczuję jak paw, upajający się własnymi słowami. Czasem dostanę w tyłek, czasem wygram, czasem przegram, ale no, przeżywam coś niesłychanie emocjonalnego.